John Leland żył w pierwszej połowie XVI wieku. Był poetą i antykwariuszem. Przez 2 lata studiował w Paryżu, a po powrocie do ojczyzny w 1533 roku otrzymał od króla Henryka VIII Principis Diploma, czyli dokument, który pozwalał mu na przeglądanie i używanie wszystkich przykościelnych bibliotek, a więc prawie wszystkich istniejących. Następne 3 lata spędził na wędrowaniu od jednego kościoła do drugiego, tworząc listy ciekawych i ważnych ksiąg, z pewnością znacznie przy tym rozszerzając swoją wiedzę na temat Anglii. Po rozgrabieniu majątku kościołów przez Henryka VIII, co było częścią tzw. reformacji w Anglii i zmiany religii z katolickiej na anglikanizm, John Leland nie zaprzestał swojego polowania na książki. W 1538 roku nasz bohater rozpoczął serię podróży po Anglii i Walii, z których notatki spisywał w książce znanej dzisiaj jako Itinerary, co można przetłumaczyć jako wyprawy. I teraz dochodzimy do sedna. John Leland w swojej wyprawie opisuje m.in. swoją wizytę w Birmingham. Warto przytoczyć cały fragment dotyczący tego miasta. Przeszedłem przez śliczną ulicę, przez jaką zawsze wchodzę do miasta Birmingham. Ta ulica, o ile pamiętam, jest nazywana Dirtay. Mieszkają przy niej kowale i wytwórcy sztućców. Jest tam też strumyk, który oddziela ulicę od Birmingham. Jest tam też osada przynależąca do tamtejszej parafii. Na końcu Dirtay stoi kaplica z prawdziwego zdarzenia i drewniana rezydencja tuż przy brzegu, tam gdzie strumyk biegnie w dół. Przeszedłem przez brud przy moście, woda płynęła w dół po mojej prawej i kilka mil dalej wpadała do prawej strony rzeki Thame. Strumyk ten powyżej Dirtay rozdziela się w pobliżu mostu na dwie części. Powiadają, że poziom rzeczki podnosi się 4 albo 5 mil za Birmingham w kierunku na Black Hills. Piękne Birmingham, miasto handlowe w krańcowych częściach Warwickshire, ma jedną ulicę idącą wzdłuż, prawie od początku lewego brzegu strumienia, w kierunku nieznacznego wzgórza, długą na ćwierć mili. Widziałem tylko jeden kościół parafialny w mieście oraz wiele kuźni, w których wyrabiano noże i całą gamę narzędzi do cięcia, oraz rzemieślników robiących wędzidła i dużo też tych robiących gwoździe. Więc duża część miasta jest zajęta przez kuźnie, które mają żelazo i węgiel ze Staffordshire. Na tym kończy się opowieść, a może lepiej powiedzieć wzmianka o Birmingham. Mimo, że jest relatywnie krótka, można z niej wywieść wiele ciekawych informacji. John Leland, mówiąc o Dirtay, ma na myśli osadę Derrytent, wtedy będącą przedsionkiem, jak gdyby południową bramą Birmingham, które liczyło wówczas około 1300 mieszkańców. Dzisiaj jest to jedna z najbardziej centralnie położonych dzielnic Birmingham. Antykwariusz wszedł więc do miasta od południowego wschodu. Wspomniana drewniana rezydencja to dzisiejszy pub The Old Crown, najstarszy ostały się świecki budynek w mieście, który wybudowano pod koniec XIV wieku, o którym mówię w jednym z poprzednich filmów. W czasach Lelanda był to przypuszczalnie nadal budynek gildii. Kaplica z prawdziwego zdarzenia to kaplica Jana Chrzciciela w Derrytent, wybudowana ponad 150 lat przed przyjazdem podróżnika. Niestety nie zachowała się do naszych czasów. W 1939 roku zaprzestano jej używania ze względu na kiepski stan. Na dodatek Niemcy zbombardowali Derrytent w 1940 roku, uszkadzając budynek, który finalnie został rozebrany w 1947. Dzisiaj w jej miejscu stoi budynek Bullring Trading Estate. Jak widać z opisu Leelanda, rzeka Rej przepływająca przez Birmingham nie była zbyt okazała, skoro nie miał on trudności z przejechaniem przez nią konno. Nawiasem mówiąc, bardziej niż rzeką można byłoby ją nazwać systemem rzeczek i strumyków kolektywnie zwanych reją. Dzisiaj reja jest w pełni regulowana systemem kanałów, które są jednym z głównych elementów promocyjnych miasta. Z miejsca, w którym przecina drogę, którą szedł Leland, w ogóle jej nie widać. Jest zabudowana z obu stron ulicy. Kościół parafialny z opowieści Leelanda to kościół świętego Marcina, o którym pierwsze wzmianki pojawiają się w 1283 roku. W czasach Leelanda była to najbardziej okazała budowla miasta, wokół której toczyło się życie religijne i handlowe. Szkoda, że Leland nie wspomina o domu rodziny de Birmingham, w XVI wieku co prawda mającym już czasy swojej świetności za sobą, ale nadal wyróżniającym się z otoczenia choćby przez to, że był otoczony fosą. Leland musiał go mijać i mógłby go widzieć pomiędzy domami przy Well Street. Na rycinie z XIX wieku posiadłość jest otoczona drzewami, co może po części tłumaczyć niedopowiedzenie antykwariusza.
Albo patrzył akurat w prawo zamiast w lewo. Zburzoną ponad 200 lat temu posiadłość można dziś oglądać na makiecie w Birmingham Museum and Art Gallery. Dwie ulice biegnące dookoła kościoła to Spicer Street, czyli ulica przyprawowa, i Corn Chipping, czyli targ zbożowy. Ponieważ stragany były bardzo ściśnięte, a populacja miasta nadal rosła, targ rozrastał się, zajmując kolejne uliczki. Właśnie dlatego John Leland, idąc w kierunku High Street, mijał kuźni i rzemieślników, którzy produkowali przedmioty, które natychmiast wystawiali na sprzedaż. Niektóre z nich można oglądać dzisiaj w tym samym muzeum, o którym wspominałem wcześniej. Podobnie inny antykwariusz, William Camden, który był w Birmingham w 1563 roku, pisał, że trafił do miasta rojącego się od mieszkańców, w którym rozbrzmiewa echo kowadeł. Zresztą, poczynając od Lelanda i Camdena, ludzie, którzy odwiedzali Birmingham, zauważali często, że miasto jest właśnie pełne tak zapracowanych ludzi, jak i hałasu młotów i kowadeł. Niewątpliwie Leland był w Birmingham tylko przejazdem, nie zatrzymał się, aby zbadać poboczne uliczki. Z łatwością możemy odtworzyć jego trasę. Wjeżdża od południowego wschodu, przejeżdża przez Brut na Rei, mija budynek Gildii, czyli dzisiejszy pub The Old Crown. Ulica ciągnąca się przed nim w stronę targu pnie się lekko pod górę, obudowana jest z obu stron drewnianymi domami. Następnie przejeżdża obok kaplicy świętego Jana Chrzciciela, po czym mija kościół świętego Marcina. Obserwuje uważnie sklepikarzy i rzemieślników, kowali i sprzedawców sztućców. Odbija nieco w prawo, wjeżdża na High Street. Z High Street podąża prosto przez Dayland i tym samym opuszcza Birmingham. Tam samotny jeździec na koniu znika nam z oczu.